Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam moją kolekcję koszulek piłkarskich. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subskrypcję, dał łapkę w górę i zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z nietypowym odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym nietypowym odcinku pokażę Wam moją kolekcję koszulek piłkarskich, także zapraszam Was do oglądania. I pierwszą koszulką, jaką tutaj mam przy sobie, jest to koszulka reprezentacji Polski. Zaraz Wam pokażę i jaka to jest. Ta koszulka miała być na Euro 2016, podpisane przeze mnie. Tu jest numer 9 i tak koszulka się prezentuje od frontu, jeżeli będziecie widzieć, a tak od tyłu się prezentuje. Dobra, lecimy z drugą. Druga koszulka, tą koszulkę sobie kupiłem w Auchanie. Jakby coś. Kolejna koszulka jest to koszulka z Mundialu. Też reprezentacji Polski. I kupiłem ją moja była wychowawczyni kupiła mi ją we Władysławowie, jak byłem na turnusie. I w tej koszulce nagrywałem wam stawianie wyników stawianie wyników Polska na Euro te 2020. Tak się prezentuje z przodu, a tak z tyłu. Sorry, że mnie nie widzicie, ale koszulka mi zasłania, także no, zobaczymy jak wyjdzie. Kolejną koszulką jest to koszulka z Euro 2016, w której polska reprezentacja grała na te Euro, tak? I tutaj mamy już prawie oficjalną koszulkę z Robertem Lewandowskim. I tą koszulkę rodzice mi kupili, także super. No, ogólnie mam cały komplet, ale nie chce mi się już szukać z podanek do nich, także będzie tak. Jest napis, mamy 9 i napis Lewandowski. W tej koszulce grałem na treningach i grałem sobie tak o, że, no ogólnie. Kolejną koszulką jest to koszulka Arsenalu, nieoficjalna albo oficjalna, nie wiem. Taka o, z kołnierzykiem. Jeżeli będziecie widzieć, to nic. A tak się prezentuje z tyłu, z numerem 23. Myślę, że fajna. I w tej koszulce też grałem sobie na treningu i chyba na WF, z tego co pamiętam, w gimnazjum, także fajna koszulka. I ostatnią koszulką, którą mam, jest to z tego Euro coś, co już było. No. A koszulka się prezentuje tak, też reprezentacji Polski. Tak się prezentuje z tyłu, jest nawet logo. A i tutaj na rękawie macie, zaraz wam pokażę. O. Napis Euro 2020 UEFA. No i ta chyba koszulka mi się podoba najbardziej. No to co w tym odcinku, byłoby na tyle. Trzymajcie się i do kolejnego nietypowego odcinka z mojej kolekcji na moim kanale. Na razie!